Szanowni Państwo, spotykamy się w Krakowie w hotelu Saski z Ryszardem Chorowicem, najsłynniejszym polskim fotografikiem, mistrzem jeżeli chodzi o fotografię reklamową i jak sam siebie określa fotokompozytorem. Piękny dzień dobry Panie Ryszardzie. Kłaniam się. W jednym z wywiadów, gdy został Pan zapytany o to, o czym najczęściej chcą z Panem rozmawiać dziennikarze, odpowiedział Pan o moim życiu. No i trudno się dziwić. Ja też nieco przewrotnie o Pana życiu będę rozmawiał, ale rozpocznę od pytania nieco innego. Jedna z takich moich ulubionych pisarek, poetek, Maya Angelou, powiedziała kiedyś, że życie powinniśmy odmierzać nie liczbą oddechów, tylko liczbą momentów, które zapierają dech w piersiach. Co powoduje, że Pan właśnie zapiera dech w piersiach, jeżeli chodzi o estetykę? Czy bardziej muzyka, czy bardziej sztuki wizualne, natura? Wszystko mnie intryguje, interesuje i z wszystkiego staram się wyciągać wnioski i inspiracje, także nie chciałbym tego ograniczać do jakiegoś jednego wydarzenia czy jednej sytuacji. Ale zdarza się jeszcze, że patrzy Pan, ogląda się na scenie i mówi, jakież to jest piękne, bo wydaje się, że im więcej w życiu doświadczamy, tym mniej rzeczy jest w stanie nas zaskoczyć. Wie Pan, o ile człowiek wykazuje zainteresowanie, jest zaciekawiony życiem i ludźmi, a historią, polityką nawet, to bez przerwy człowieka a sprawy intrygują i zaskakują, ponieważ życie jest takie, jakie jest. Z jednej strony jest szalenie powtarzalne w pewnym sensie, a z drugiej inne, bo rządzą nim inni ludzie. Historia, każdy potwierdzi to, że historia się powtarza, ale jednak za każdym razem jest jakiś inny kontekst. Także wydawałoby się, że człowiek jest w stanie wyciągać wnioski i uczyć się, ale życie wskazuje na to, że ludzie są tacy, jacy są i nie zwracają zbyt wielkiej uwagi na przeszłość. To Kant bodajże napisał, że z krzywego kawałka drzewa, z którego został stworzony człowiek, nie da się zrobić nic prostego. Taka odrobina mizantropii, ale fakt. Rozmawiając o tych innościach, spotykamy się w hotelu Saski, otwartym ponownie pod egidą Hiltona, czyli w tym momencie Curio Collection by Hilton. Mamy tutaj swoisty mariaż kultury polskiej i kultury amerykańskiej. Które z wartości właśnie z kultury polskiej są Panu najbliższe, a które z kolei przejąłby Pan, czy najbardziej podobają się Panu w kulturze amerykańskiej? No wie Pan, ja się znalazłem w takiej dosyć dziwnej sytuacji, ponieważ wykształcony zostałem tutaj, a przyciągnięty jestem nie tylko kulturą, historią Polski, ale też byłem w szczęśliwej sytuacji, w której miałem kilku wspaniałych belfrów, profesorów, którzy jakby wpakowali we mnie wszystko, co najlepsze, najciekawsze z dziedziny historii sztuki, pomimo tego, że za czasów komuny była to bardzo ciężka sprawa do zareprezentowana, ponieważ ani nie mieliśmy dojścia do muzeów wypełnionych wielkimi dziełami sztuki, ani też nie było wydawnictw ilustrowanych. Ja pamiętam, mój profesor z historii sztuki, Hodys, jakimś cudem wydostawał kolorowe wydawnictwa Skiry szwajcarskiej i wyrywał pojedyncze kartki, które wsadzał do epidioskopu i wyświetlał nam reprodukcję. Także myśmy się wszystkiego uczyli z reprodukcji. Nie mieliśmy jakby dojścia do tej prawdziwej wielkiej sztuki. I pomimo tego, wyjeżdżając z Ameryki, byłem naprawdę bardzo dobrze przygotowany w sensie intelektualnym i mając z kolei dostęp do wszystkiego, czego było brak przedtem, służyłem wokół siebie niezwykle ciekawe, pozwalające życie. Już nie będę mówił o jazzie, który też mnie do Ameryki ściągnął. No i ten melanż, to połączenie tej tradycji plus tą szaleńczą, zarwaną Amerykę doprowadziło do tego, że jestem kim jestem.
Wspominał pan w swojej biografii, że zdumiony był pan brakiem zainteresowania ze strony swoich kolegów, z kolei amerykańskich, historią, czy w takim, że tak powiem, szeroko pojętym backgroundem, czyli tym tłem, który jest bardzo istotny. Tak, to mnie szalenie zaskoczyło i to nie tylko z dziedziny jakby historii sztuki, a trzeba ich było na siłę wyciągać do muzeów, ale też nie interesowali się jazzem, a wszystko było pod naszymi rękoma do zdobycia za jakieś minimalne jakieś sumy. Można było siedzieć w klubie jazzowym za dolara przy piwku i doświadczać największych geniuszy jazzu. I mnie do tego tak ciągnęło bez przerwy. Wsiadałem w to metro, jeździłem po mieście, po klubach. I jedynym moim przyjacielem był Anglik, którego poznałem, fotograf angielski. Natomiast jeśli chodziło o moich kolegów z tej ławy szkolnej, nie było żadnego zainteresowania. Niemniej jednak, jeżeli porównamy na przykład profesjonalizm zawodowy w Stanach Zjednoczonych z tym europejskim, to ten z kolei amerykański wypada bardziej pozytywnie, z tego co wywnioskowałem. No owszem, miałem szansę poznania wybitnych grafików, grafików reklamowych, filmowców, a na tym poziomie to rzeczywiście Ameryka była posunięta o wiele lat do przodu. Natomiast nie miał tego przygotowania, które przywiozłem stąd, było mi o wiele trudniej. To w takim razie teraz pozwolę sobie zrobić taki krótki eksperyment. Hotel Saski to 5 liter. 5 liter, ale tysiące historii. I rozpocznijmy od pierwszej litery. S jak sztuka. Wspominał pan kiedyś, że od dziecka marzył pan o tym, żeby zostać artystą i pragnął pan tego tak żarliwie, jak inni chłopcy, którzy chcieli zostać na przykład lotnikami czy strażakami. Dlaczego sztuka powinna być tak ważna w istnieniu, w historii ludzkości i w naszych życiach? No bo nie ma życia bez sztuki. Nie każdy oczywiście człowiek docenia to i przeżywa to w jakimś sensie, ale żyjemy wśród sztuki, jesteśmy otoczeni sztuką, a pomimo tego, że większość osób nie ma tego tradycyjnego, konkretnego przygotowania w dziedzinie historii sztuki, to wiem, że muzea są pełne ludzi, ale wydaje mi się, że przyciąga ich jedno lub dwa dzieła sztuki, które są tak lansowane przez media, że wydaje mi się, że należy sobie zrobić selfie przed obrazem Mony Lizy czy tam jakimś Van Goghiem. Nie dlatego, że czują to i znają jakby historię tego dzieła, czy też mam jakieś pojęcie o życiu twórcy, życiu artysty. To ludzi to jakoś przyciąga, także czują potrzebę. Ja oczywiście bez tego w ogóle nie wyobrażam sobie życia. I to chodzi nie tylko o malarstwo, ale w ogóle o wszelkiego rodzaju przekazy twórcze. Także jest to jak gdyby ścieżka filmowa, czy ścieżka dźwiękowa, raczej chciałem powiedzieć, mojego życia. Także to jakoś ze mną krąży i dąży. I w ogóle nie wyobrażam sobie pracy bez muzyki, czy też nie chodzenia do teatru, czy do kina, czy na koncerty. Porozmawiajmy w takim razie teraz nieco o tych sztukach wizualnych. Kolejna litera A jak alegoria. W momencie, kiedy wchodzimy głównym wejściem do Hotelu Saski, pierwsze, co ukazuje się naszym oczom, to pana dzieło Alegoria. Zresztą z tego, co wiem, to rok ponownego otwarcia tego hotelu, czyli 2022, to 30. rocznica powstania Alegorii, która została stworzona w 1992 roku. No, trudno w to uwierzyć w ogóle. Proszę powiedzieć, jaki był klucz doboru dzieł sztuki, zdjęć do tego hotelu? Wie pan, chodziło tutaj o jakby podkreślenie tradycji związanych z muzyką, z czego ten hotel jest znany, ponieważ już tam od XIX wieku zatrzymywali się tutaj wybitni kompozytorzy i też wykonawcy sztuki muzycznej.
Także wybór zdjęć był związany z tą tematyką. Także prawie każde zdjęcie, które tutaj wisi, ma w jakimś sensie związek z kompozycją muzyczną, z jakimiś elementami, z instrumentami muzycznymi, z nutami i też z wykonawcami muzyki. Faktycznie, jak tak teraz sobie myślę, to nawet alegoria, czyli mamy tam fragment klawiatury i skrzypce. W pokoju Knoca jest okładka płyty Michała Urbaniaka, z tego co kojarzę. W restauracji mamy przepiękne zdjęcie Jimmy'ego Rushinga, więc to rzeczywiście przepiękny i spójny motyw, który to dzieło łączy. Pozwolę sobie w takim razie przejść do kolejnej litery, kolejne S w słowie Saski, i tym razem będzie ono oznaczało symbole, bo symbolika jest kluczowa, prawda, w pana dziełach. Zresztą pamiętam pana wypowiedź, w której powiedział pan, że gdyby miał pan stworzyć portret Romana Polańskiego, to nie jest pan pewien, do jakich symboli by pan sięgnął. Dlaczego symbole są tak istotne w pana twórczości, w pana życiu? No wie pan, czegokolwiek bym nie zrobił, czy też stworzyłem, korzysta z jakiejś symboliki, ponieważ służy ona do komunikacji z widzem. A bardzo często zdarzają się sytuacje często komiczne, czy też jakby podkreślające różnice, w jakiej każdy z widzów inaczej odbiera symbolikę. Bardzo często, kiedy ja chciałem jakby wydobyć humor, czy coś, sytuację lekką, zabawną, niektórzy ludzie przejmowali to jako sytuację niemalże tragiczną. Także założyłem sobie, że nie jest rzeczą jakby podstawową, aby ta symbolika była równoważna, w sensie, żeby była odbierana w podobny sposób, jaki ja zamierzyłem sobie, tylko żeby ludzie byli na tyle zaintrygowani, żeby zatrzymać się przy zdjęciu, nie przejść koło niego na porządku dziennym, po prostu wykazując kompletny brak zainteresowania. Także czym więcej ludzie dopatrują się i widzą, a w moich pracach, tym mi zbi jakby raźniej. Pomimo tego, że czasami rzeczywiście znajdują rzeczy, które nie były pana intencją, bo tak było właśnie z okładką płyty Michała Urbaniaka, prawda? Tam są przepiękne skrzypce i nogi modelki i zostało to zdjęcie uznane za seksistowskie, pomimo tego, że nie takie było w żaden sposób założenie. Tak, pamiętam, otrzymaliśmy list z takiej organizacji broniącej prawa kobiet, i nigdy nie zapomnę tego zdania. Jakby pan chciał, żeby panu wsadzono gitarę między nogi. Jakaś taka wulgarna jakby sprawa z tego wynikła, do której w ogóle nie miałem najmniejszego jakby zainteresowania. W ogóle nawet mi to do głowy nie przyszło. Także jest, prawda, rzeczą wiadomo, że z reguły problematyka leży w interpretacji widza, niekoniecznie twórcy. W głowie interpretującego, de facto oglądającego, tak, faktycznie. Tak. Bo tutaj mamy przepiękną zabawę perspektywą. No o to chodzi, no ale trudno w ogóle jakby zabierać głos w tej sprawie, ale to było bardzo żenujące i w gruncie rzeczy byśmy się wszyscy bardzo uśmiali z tego, chociaż. Czyli możemy spokojnie też sparafrazować, bo Shakespeare powiedział kiedyś, że beauty is in the eye of beholder, czyli piękne jest w oczach patrzącego, to tutaj mamy bardzo podobnie. W takim razie czas na literę K ze słowa Saski, no i chyba nie byłoby lepszego rozwinięcia dla K jak Kraków. Bo pomimo tego, że zwiedził pan chyba świat wzdłuż i wszerz, to jest to miejsce, do którego za każdym razem wraca pan z ogromną pasją. W jaki sposób zareklamowałby pan to miasto komuś, kto jeszcze tutaj nie był? No wie pan,
moje intencje z jednej strony miały charakter bardzo taki osobisty, który w sumie nie ma żadnego znaczenia dla osób trzecich, ponieważ łączy się nie tylko z Krakowem jako takim, ale z moimi własnymi przeżyciami. A cudownie się złożyło, że w okresie powojennym przeżyłem tutaj bardzo taki ciekawy i miły okres w otoczeniu wspaniałych ludzi, czy to ze środowiska Piwnicy Krakowskiej, czy też ze studiów, a nie tylko, że miałem wspaniałych kolegów szkolnych, z których z czasem wyrośli wybitni artyści, ale też miałem wyjątkowo dobrych profesorów i szczęście też było w tym, że pomimo tej obskurnej sytuacji politycznej, a tej szarzyzny, myśmy żyli we własnym świecie, który był szalenie kolorowy i myśmy się naprawdę wspaniale bawili wtedy. Też dzięki temu, że byliśmy przed wiekiem poborowym i nie musieliśmy zarobkować, walczyć o chleb, ale była to w sumie sympatyczna młodość, którą mile wspominam. A jeśli chodzi o to, jak zalecać, czy też polecać zwiedzanie miasta, no Kraków, jak wiemy, nie był w ogóle dotknięty tragedią wojny i budynki przetrwały, z wyjątkiem jednej bomby, która spadła na Kraków. Jakoś się tak cudownie złożyło, że przynajmniej to Śródmieście nie uległo żadnej zmianie i w chwili obecnej jest wspaniale utrzymane, odmalowane. Przeraża mnie trochę ten ruch i te korki na rynku. I nie wyobrażam sobie, żebym w chwili obecnej mógł sypieć przy otwartym oknie, tak jak za czasów dzieciństwa. Pozostając jeszcze nieco w temacie podróży, przejdźmy do ostatniej litery. I jak inteligencja. Bo w Polsce mawia się, że podróże kształcą, ale bardzo często dodaje się, że kształcą, ale ludzi inteligentnych. Jak pan sądzi, dlaczego inteligencja, czy inteligencja emocjonalna, czy ogólnie inteligencja jest tak kluczowa dla właściwego poznawania świata? No wie pan, bo z jednej strony można się tylko jakby kierować jakimiś bodźcami zewnętrznymi, a na które w sumie każdy reaguje bez względu na wysokość inteligencji, czy też wykształcenie, ale z drugiej strony oczywiście sprawą głębszą jest wyjazd do kraju, o którym człowiek coś wie, coś przeczytał, zna historię, zna kulturę, także jakby wachlarz wpływów, jakie przyjmują czy też nadają te bodźce człowiekowi, jest o wiele szerszy i z pewnością taka osoba przeżywa takie doświadczenie w sposób o wiele bardziej dodatny i głęboki. Wydaje mi się, że jest to tak naprawdę połączone absolutnie ze wszystkim, co jesteśmy w stanie poznać, bo tak samo powinniśmy podchodzić do sztuki, tak samo powinniśmy podchodzić do kulinariów. Czyli w momencie, kiedy mamy podstawy jakiekolwiek informacyjnej, jeżeli wiemy więcej, tym bardziej intensywnie jesteśmy w stanie świata doświadczać. No absolutnie, absolutnie. Jeszcze do tego, jak się zna język, to jeszcze bardziej człowieka jakby wciąga, ale wie pan, podchodząc do tego w sposób taki retrospektywny, jak sobie przypominam, że jakiekolwiek wyjazdy stąd za czasów mojej młodości były czymś absolutnie niedostępnym. Jak każdy z nas marzył o tym, żeby gdzieś tam pojechać, coś zobaczyć, już nie było nawet kwestii konkretnego wyboru miejsca, tylko po prostu, żeby wyjechać, żeby doświadczyć świat w szerszym kontekście. No ale to też jakby dało nam pewną dyscyplinę i
też człowiek o wiele bardziej zaczął doceniać, co świat ma do zaoferowania. No, w tej chwili to jest oczywiście już tematyka niezbyt konkretna do rozważania, ale ja zawsze podkreślam, że ten trudny okres, który przeżyłem i brak dostępu, to patrzę na to z punktu widzenia czysto zawodowego, do sprzętu i też konieczność uczenia się wszystkiego, uczenia się o wszystkim, a na pewno dała mi klucz do docenienia tego, co w tej chwili mam do dyspozycji, człowiek ma do dyspozycji, ale te kontrasty w życiu są bardzo pozytywne w szerszym kontekście. Także to unikalny moment w życiu. To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie, takie już nieco wieńczące tę naszą rozmowę. Proszę sobie wyobrazić, że przed panem 8-godzinny lot i może pan wybrać towarzysza podróży, z którym będzie pan mógł rozmawiać, z gości, którzy gościli w tym hotelu. A mamy tutaj Liszta, Brahmsa, Rubinsteina, Żeromskiego, Modrzejewską, Paderewskiego, Lenina podobno nawet. Na kogo by się pan zdecydował? Lenina bym panu zostawił. A no wie pan, jeszcze udało mi się poznać Rubinsteina i zresztą jego córka Ewa jest moją przyjaciółką. A no wie pan, te nazwiska są tak wielkie, że od każdego bym na pewno wiele się nauczył i bardzo chętnie poznał. A wie pan, trudno mi powiedzieć, to są takie, wie pan, porównywania, jak to się mówi, jabłek i pomarańczy. Złapałbym każdego za nogi i chętnie bym pogadał sobie. Czy najlepiej, gdyby to było po prostu spotkanie na pokładzie samolotu prywatnego, gdzie moglibyście wszyscy... Wszyscy, tak. Absolutnie tak, z wielką przyjemnością. Może pan to zaaranżować dla mnie? Niestety jeszcze nie. Jeszcze nie mamy tej możliwości, ale przede wszystkim tak naprawdę mamy możliwość sprawdzania, czytania. I to jest przepiękne, bo możemy przebywać w towarzystwie tych słynnych ludzi, czytając ich biografię, zapoznając się z ich sztuką, z nagraniami ich wykonań. I wydaje mi się, że to jest taka najpiękniejsza namiastka tego kontaktu, który możemy sobie zapewnić. Na pewno. Panie Ryszardzie, bardzo serdecznie panu dziękuję za to spotkanie. Moim i państwa gościem, a także gościem hotelu Saski Cure Collection by Hilton był Ryszard Horowitz.